A więc widzę pierwszy custom w tym sezonie i ja mocno się muszę zastanowić, gdzie lecę. Ogółem mam taką swoją miejscówkę, ale ostatnio nagrałem o tym odcinek, że tutaj jest najlepsze miejsce i szczerze wam powiem, że pewnie będzie tam dużo ludzi, ale dobra. Polećmy tam, tylko tam nie ma metalu, ale to nic. Lecimy na miejscówkę i słuchajcie, jako że jest to pierwszy odcinek, sekretnie ukryłem się w rozdziale czwartym, no to koniecznie zostawiajcie łapy w górę i oglądajcie do końca. Sprawdźcie, czy udało się wygrać mi, czy udało się wygrać Eweli. Lecimy na dół, zbieramy matsy, podkładamy się i zaczynamy obserwować. Ja mam na dzisiejszy odcinek pewien plan. Za chwilę wam wszystko wytłumaczę. Ej, z tego co widzę, nikt nie tutaj... A jednak ktoś leci najgorzej. Tylko ten ziomek chyba, tak mi się wydaje, że leci nieco gorzej. I bardzo dobrze, ponieważ z góry będziemy mieli tutaj skrzyneczkę. Bierzemy sobie skrzynkę, proszę bardzo. I mamy młot. I o to właśnie chodzi, żebyśmy mieli młotek. Ej, ten ziomek tutaj chce ze mną walczyć. Wiecie co? Ja po prostu sobie zejdę tutaj na dół. Mam nadzieję, że on nie chce walczyć. Dobra, budujemy się do góry, podkładamy się i obserwujemy. Oni chyba wiedzą, że to jestem ja, tak się przynajmniej wydaje. Pierwszego mamy tutaj Bambika. Ja mam nadzieję, że to nie jest problem taki, że mnie nie wczytało tutaj skina, tylko problem jest taki, że ten ktoś po prostu nie ma karnetu. Czyli widzowie, jakie są zasady? Zasady są bardzo proste. Przy 10 osobach na samym końcu Ewela musi podjąć decyzję, którym skinem jestem ja. Ona tutaj może rozczytywać to wszystko po gameplayu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli uda się jej odgadnąć, wygra ten odcinek. Jeśli nie uda się jej odgadnąć, którym skinem jestem ja, a mi nie uda wygrać się gry, no to jest remis. Jeśli Eweli nie uda się odgadnąć, którym skinem jestem ja, ja wygrywam grę, więc oglądajcie do samego końca. Wydaje mi się, że wszyscy będą mieli te początkowe skiny, chociaż teraz widzę, że jednak chyba nie. Ta babeczka jest troszkę dalej. Chyba, że tutaj, nie wiem, są sami tacy, co grają dzień i noc Fortnite'a, także może być w dzisiejszym odcinku łatwiej wtedy. Bo wydawało mi się, że jak każdy będzie miał tego początkowego skina, to każdy, wiecie, będzie bardzo podobny i będzie mi przez to ciężko. Ale zobaczymy, czy Rafał wybrał właśnie tak, żeby było mi ciężej, czy żeby było mi łatwiej. Jak wiecie, ja zazwyczaj ubieram w miarę oryginalne skiny, w sensie mało kto je ma, więc Ewela ma trochę prościej. I w dodatku w tym sezonie mamy perki. Mamy tutaj psa gończego i mamy tutaj wypychacz pistoletów. Bierzemy psa gończego, zobaczymy, co będziemy mieli w dalszych perkach. W dzisiejszym odcinku mam takie ułatwienie. Nie czekają tutaj 10 minut na bronie, tylko od razu mogą sobie zbierać bronie, te, które lubią, a nie są one losowe. I co przy tym idzie? Przy tym idzie to, że nie wszyscy będą mieli drewno. No bo jakby nie mogli tutaj zbierać broni, no to każdy się nudził, no i zbierał macy. I każdy miał dużo tych maców. A teraz po prostu niektóre osoby, którym się nie chce zbierać maców, no to będą sobie szukały fajniejszych broni. A jak wiecie, Rafał zawsze stawia na macy, zawsze stawia na dużo cegły, dużo metalu, później w ostateczności drewno, chociaż on też zawsze dużo ma drewna. Także szukamy takiej osoby i szukamy osoby, która będzie miała plecak. Wejdźmy sobie tutaj po ulepszoną skrzynię. Ten młot jest na pewno najlepszy, dlatego że dzięki temu, że mamy te... Ty, a może taki mieczek sobie weźmiemy? To może być dobre. Zamiast shotguna? Chociaż czy zamiast shotguna to będzie dobre? Wydaje mi się, że nie. Bierzemy sobie tutaj potkę, bierzemy sobie tutaj potkę. Mamy potki, mamy shotgun. Ej, jest naprawdę mega kozak. Wiecie na pewno, że Rafał ma 100 stopni karnetu. Tutaj na przykład tamta babeczka, no to nie jest nawet skin z karnetu. Ta babeczka to jest skin z karnetu. Jest fajny plecak, ale nie wydaje mi się, żeby Rafał wybrał tego skina. On mi się w ogóle nie podoba, tak szczerze. Teraz trwa pierwsza runda. Pierwsza runda polega na tym, że nie możemy się jeszcze bić, tylko szykujemy się do walki, no nie? Więc jeśli tu byliście zdziwieni, no to tak to wygląda właśnie. Osoba, która wygra, wygrywa 50 zł PSC, więc warto być na takich odcinkach. Ej, dużo jest tych skinów teraz, widzę, tych fioletowych. I on ma od razu plecak w zestawie, a Rafał na bank będzie miał plecak. Teraz Rafał chyba mi czytał w myślach i on powiedział wszystkim, żeby ubierali plecak. W ogóle tutaj ten skin fajny ma kilof dopasowany i fajny ma plecak. Fajnie, w sensie fajnie to pasuje i jest bandaż, ślurpownica. No i tutaj teraz takie ziareńko zasiane zostało we mnie, że to bardzo możliwe, że jest Rafał. Podstawowe macy jest to metal, ale jak wiecie, metalu w tym sezonie prawie w ogóle nie ma, więc musimy skupić się na drewnie i na cegle. No cegłę będę musiał tutaj maksymalnie uzyskać. I nagle wszyscy mają plecaki, a wcześniej nikt nie miał plecaka, jak nagrywaliśmy wcześniej, a teraz każdy ma plecak. W ogóle moim zdaniem ten plecak do tego skina i ten kill-off wygląda to bardzo fajnie. Ja lubię takie fajne, właśnie kolorowe, słodkie skiny. Ktoś mnie tutaj obserwuje. Mam nadzieję, że to nie jest Ewela. Dobra, będzie kolejny perk za chwilę. Jestem ciekaw, co to z niego będzie. Trzymajcie kciuki, żeby na przykład było otwieranie lotni. To byśmy poszli sobie na Skybase. Ej, to właśnie. To jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Zobaczmy. Ale jednak nie mamy specjalisty od łuków. Bierzemy tutaj burzenie po wyburzeniu. Czyli będziemy mieli wtedy granaty. Mam czas do top 10, chyba że Rafał wygra. Fajnie było, jakby wygrał, ale z drugiej strony nie fajnie. Wtedy ja przegram, ale trzymajcie kciuki, żebym w ogóle odgadnęła,
dobrego skina wybrał, bo będzie mi ciężko, wydaje mi się. Na pewno zastanawiacie się, co u mnie. Zobaczcie na moje macy, tak wyglądają moje macy teraz aktualnie. I zobaczcie, wylatują mi tutaj już powoli nejdy. I to może być złoto. To naprawdę może być złoto, jeśli chodzi o nejdowanie przeciwników. Patrzcie się, ale tu się będzie działo w tym meczu. To jest niesamowite. O, strefa jest jeszcze bardzo duża i obstawiam, że właśnie tutaj na tym zamku będzie zamykać. Zobaczymy, czy znajdziemy jakiegoś właśnie takiego skina, który nam się będzie podobał. I oczywiście na sam koniec teraz są też balony. Wydaje mi się, że Rafał będzie na Heygrandzie. Jak znajdzie, w ogóle ten skin mi się bardzo podoba. Jak znajdzie balony, to wydaje mi się, że na bank je zabierze, żeby mieć na Heygranda. Jeszcze nie możemy się bić, ponieważ dopiero bijemy się od drugiej strefy, ale Ewela tak naprawdę już tam działa, jak wiecie. I ma taką przewagę, że ona już może się powoli domyślać, no nie? Ona się może już domyślać. Jestem ciekaw, czy w ogóle u mnie była. Teraz mam dylemat, bo już drugi jest taki skin. Czy to jest skin z Karnetu, czy nie? Po prostu tak śmiesznie wygląda, jak oni są zbagowani. Synoptyk! No i pięknie, no i pięknie, widzowie. O to chodzi. Czy kolejna strefa będzie tutaj. Ej, nice! I tutaj też ktoś ma ślurpownicę, także będzie ciekawie na końcu, jak te ślurpownice dojdą, wiecie, na sam koniec zostaną tam gdzieś rzucone w ostatniej strefie, to końcówka będzie bardzo długa. Także widzowie, ja sobie tutaj zbieram macy dalej i zaraz będziemy coś działać. Wiemy, gdzie jest kolejna strefa. Więc naprawdę fajnie się to wszystko zapowiada. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że Rafał mógłby wybrać tego skina. W ogóle ten skin mi się podoba. Wydaje mi się, że Rafałowi też by mógł się podobać. 47 winów tutaj, gratulacje, ale nie ma ta osoba plecaka, także nie chodziło mi, że może dokładnie to jest Rafał, ale że mógłby mieć, o, aha, czyli ja oglądam znowu te same osoby. O, i proszę bardzo, mamy motor, bardzo dobrze, i mamy naboje, także bierzemy tutaj, proszę do shotguna, ile? 87. Mam. Uuu, klucz 91, dobra. No najbardziej z tych skinów, które mogę aktualnie oglądać, najbardziej mi tutaj ten tak przypadł do gustu. W sensie tak, jakbym miała obstawić, to bym powiedziała, że to jest Rafał. Nie wiem, czy Rafał używa tego młota, czy on go bierze, czy raczej nie. Mamy śrubownicę, mamy matów właśnie, dużo drewna w sumie mamy. Ale mamy też cegłę, mamy metal, także no na razie i w ogóle ten kilo, no fajnie to w ogóle wygląda. Ej, co tu dostaniemy z tego? Uhuhu! Lalala. Przyczepny ten! Koinka. Dobra, bierzemy to tak. Ale będą dymy. O, ja cię kręcę. Strefa już dochodzi, więc teraz się zacznie prawdziwa walka o wina. I zobaczmy, kogo mi tutaj wczyta jako kolejną osobę. Zobaczcie, tutaj już coś się zaczyna. Ta osoba w ogóle nie ma skina z Karnetu. Tutaj też ktoś jest bez skina, więc na razie dwie osoby mi tutaj się skreślają. Kolejny skin, który mi się skreśla. Ale dobrze, bo mi się odblokowały jakieś skiny. Dobra, musimy uciekać, bo tu goście są podejrzani. Więc lecimy do kolejnej strefy. Patrzcie, gdzie jest kolejna strefa. O, ja cię kręcę. Tutaj też widzę pierwsza osoba tego skina, bo nie widziałam tego plecaka. A fajnie to wygląda, mimo tego, że to nie jest chyba zestaw. No bo zestaw to jest ten taki kwiat jakby. Fajnie to wygląda. W ogóle tutaj te miecze. Tutaj będzie ciężko, mi się wydaje, w ogóle wygrać. Zobaczymy. Są te ślurpownice w gierce. Ej, ale tu będzie zadyma. Patrzcie w ogóle, jaki mam fajny lucik, nie? Tu ktoś młotem tu nawala. Patrzcie się, jak to wygląda. Ktoś go na daleko, dziewiątka, tutaj Lewandowski, tutaj jeszcze klimacie meczy, tutaj plecak, nie ma plecaka, także to nie jest Rafał, fajnie, bo mi wczytało skiny i teraz zaczyna, dobra, full skupienie, teraz się zaczyna prawdziwa walka. Ty no, chłop przeskakuje. Chłop, co tam przeskakuje na tej łodzi, ja nie mam za bardzo jak go... O właśnie, tego się bałem. Tutaj ktoś padł. Tam ktoś jedzie ciężarówką, tu ktoś strzela, tu ktoś się zacina. I co tu się dzieje? Tutaj ktoś nie ma skina, bambikiem gra. Ja szybko głos stracę, słyszycie to? Nie bardzo wiem, jak to mam wszystko poustawiać. Co tutaj będziemy mieli? O! Biorę to, patrzcie się, co dostaliśmy. Dobra, bierzemy w ten sposób. Chyba wydaje mi się, że powinniśmy zrobić ten turniej o karnet zadymiarski. Kto wygra? Nie, to było bez sensu, bo oni mieli grać przecież skinami z karnetu. Ale jakiś odcinek musimy zrobić. O, karnet. Czemu mówię zadymiarski? Karnet bojowy, bo jak widzicie, nie wszyscy mają karnet, a na pewno każdy by chciał mieć ten karnet. Dobra, rozwalamy im to wszystko, nie ma takiego grania. Nowe osoby, nowe możliwości, nowe tutaj zawirowania w głowie, czy to Rafał, czy to nie, i więcej możliwości właśnie, i dalej ja nie wiem, gdzie jest Rafał. I w ogóle ile samochodów? Ty, ktoś tu jest. Ej, widzowie, dajcie jakąś podpowiedź w komentarzu. Jak widzicie, Rafał się wycwanił. Tutaj mamy jakiegoś Spidermana czarnego. O, i tu już pierwsza osoba. I to mógłby być Rafał, tylko ten kilof. Czy Rafał by wybrał świąteczny kilof? Matsów jest dużo, mamy rakietnicę, mamy fajną pompę, młot. No, Rafał mógł to taktycznie zrobić. Jest zabudowane, jest tam daszki. Rafał tak buduje daszki.
Są małe potki, nie ma żadnych apteczek ani dużych potek, a Rafał tego nie bierze. Także to jest pierwsza osoba, która mnie jakoś naprowadziła na jakiś cel. Patrzcie się na tego tu ziomka, patrzcie się. Czekajcie, żebym ja się... O Jezu, żebym ja się sam nie wysadził. A zaczęłam mówić, że Rafał się wydzwonił. Popatrzcie się. Wcześniej rozmawiał ze mną na Discordzie i ja na przykład mogłam usłyszeć, jak on robił coś takiego. O, coś tam, nie? I ja wiedziałam, ale mu się udało kogoś porobić. Albo, o, ledwo przeżył. A teraz skubaniec rozłączy się ze mną i ja w ogóle nie słyszę jego reakcji i nie mam w ogóle żadnych też podpowiedzi. On mi dodatkowo dawał podpowiedzi. Ja mogłam usłyszeć jakąś reakcję. Także teraz mi naprawdę podniósł poprzeczkę wysoko i dlatego mi tak idzie ostatnio kiepsko. I ja muszę to wygrać. Okej. Okay. Dostał. Czekałam na tego skina. Teraz pytanie, czy to jest Rafał? Dobra, dostał, leży tam na pewno. Jak on nie leży? Jest jakiś tutaj łuk, są rybki. No wygląda to fajnie. I gdzie jest ten ziomek? W sumie ten skin też fajnie wygląda i na High Grandzie jest. Ale co tu się dzieje? 38 osób. Patrz, jak ta strefa za chwilę dojdzie, tu się bardzo dużo dzieje. Te młoty jeszcze takie dźwięki wydają. Oj, oj, oj. Możliwe, że wybrał tego skina. Ten już bardziej wygląda tak podobnie do Rafała. Ale powiem wam, że trochę się zdziwiłem, że tamten ziomek nie zginął. Rafał by tak nie stał w miejscu i tak na blisko, ktoś by mógł na plecy mu wejść w ogóle. A mała strefa, dużo się dzieje, na pewno Rafał siedzi w boksie gdzieś. To nie jest Rafał, to też nie jest Rafał, chociaż to jest fajny skin, lubię go. To Wednesday jest podobny, nie wiem, z Wednesday mi się kojarzy. No dostań, dostań, dostań. Oj, bardzo mało dostał, tak szczerze. Dajcie znać w komentarzu, czy oglądaliście ten serial, bo teraz każdy żyje, no może... Jak ten odcinek wpadnie, to już nie, ale każdy żyje tym serialem. Oczywiście was zapraszam na mojego TikToka, bo tam razem z Olą taniec z Wednesday zatańczyłyśmy, także musicie to zobaczyć, bo to po prostu... Ola jak zatańczyła układ, to normalnie będziecie w szoku. Obcy się tu leczy tą ślurpownicą, tak nie wolno. 29 osób tylko zostało, ja muszę już zdecydować się. Zobaczymy, czy pani w pelerynie żyje. Leczenie by się przydało. Oj, tutaj ktoś ma problem. Duży problem. A ja obstawiałam, że to jest Rafa, jak on padnie, to... Mamy dużo matców, jest dużo matców. Jest git, tylko nie ma tego leczenia. Zobaczmy, czy tamten zasetny level żyje. Ja tak szybko przeklikuję. Czyli wychodzi na to, że tamten zasetny level nie żyje. Dobra, to ja mam dwóch faworytów. Z dzwoneczkiem nie. Patrz, jak to ma... Albo ta, albo ta. Tylko teraz się zastanawiam, czy Rafał by zabrał ten młot. W sumie on tak taktycznie to czasami myśli. I on jak był właśnie chrom był, to on brał ten chrom, żeby przenikać. Mało osób to brało, a on tak myślał, wiecie, pod... Pod końcową strefę, a taki młot, końcowa strefa, parę osób. On nie, że mamy RPG, no nie? Ej, gorzej jak to jest Rafał, mi nie wczytało skina, a to jest jedyna osoba, Bambi. High Grand, dobra, zobacz. O nie! Boję się w ogóle tego RPG trzymać w łapie, tak szczerze. Ktoś tam na High Grandzie stoi tak wysoko i chciałabym To jest ta babka w pelerynie? Ajajaj, nie ma tam nikogo? Nie, ta w pelerynie jest troszkę niżej, ona się tu kampi. Ona tu za bardzo nie ma leczenia, w sensie nie ma potki. Nie ma maców, także tak w pelerynie ma problem. Choinka, nie bardzo jest do kogo bić. Jestem w takiej jej pozycji niezbyt. 19 osób! Ej, obstawiać tą? Ta ma dobrą pozycję, dobre rzeczy. Rafał raczej tak ostrożnie gra, chyba że coś mu poszło nie tak. Brakuje, brakuje, żeby tu kogoś trafić. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to jest Rafał. Po prostu mu nie wyszło, coś mu tutaj nie pykło. Na razie kiepsko, ale czasami tam coś patrzy, co tam jest do zabrania. Ma wolny slot, także mógłby coś zabrać. No macy go tu zgubią, także mi się wydaje 9 osób jeszcze. Ale na razie bym powiedziała, że taniec jakiś, także tutaj może dla mnie to zańczył. Bylebym sam siebie nie trafił, to jest najważniejsze, albo żebym nie spadł. Wow! Dobrze! Dobrze i macy! Aha, bo to przechodzi. Ty, to... Aha, tamta będzie przechodzić. Mam jeszcze czas na 5 osób, ale teraz już... Wierzę w tą osobę, bo tutaj pokazała, że to jest przemyślane wszystko i wydaje mi się, że to będzie Rafał. Dobra. Niedobrze, niedobrze, bo on mi to zabierze. Tego skina z setnego levelu nie ma już, także bardzo dobrze, że on padł, bo bym miała teraz mega dylemat, czy ten skin, czy tamten, a teraz rozważałam między tym, a między tym, tylko tutaj mi ten kilow nie pasuje, że świąteczny, on nie jest z karnetu, chociaż ten kilow też chyba nie jest z karnetu, ale bardziej tak pasuje do tego skina. Jestem ciekawa, jaka lotnia. Wydaje mi się, że Rafał będzie miał lotnię z tego sezonu za Wina, więc fajnie by było, jakby on ją tutaj rozłożył i bym zobaczyła. Wtedy bym była pewna. 12 osób, dobra. Obstawiam, że to jest Rafał. Tam młoty poszły właśnie w ruch. Ach, no przecież jak ja go nie trafiłem. Dobra, widzowie, ja nie wiem, co tu się działo w ogóle. Powiem wam, że ukampiłem to dzisiaj nieźle. Ale
czy wygrałam, czy nie wygrałam, to wy już wiecie. Ja za chwilkę się dowiem. My was tutaj oczywiście zapraszamy na pozostałe nasze filmy i za chwilę zobaczymy, kto wygrał ten custom. A więc wygrywa anonimowy. Wy wbijajcie na ten film, zostawiajcie łapy w górę i oczywiście pamiętajcie o kodzie. Trzymajcie się, na razie, piona!